Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. W trakcie wspólnego kuchcenia zdradzę Wam mój sposób na przygotowanie bezglutenowych kotletów mielonych. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali filet piersi kurczaka, dwóch cebul, jednego ziemniaka, pieprz cytrynowy, zioła prowansalskie, sól oraz płatki jaglane. Nasze cebule kroimy na drobne kawałki. Pokrojoną cebulę podsmażamy na oleju rzepakowym do czasu jej zeszklenia. Przy użyciu robota kuchennego mielimy nasz filet z piersi kurczaka. Zmielony filet przyprawiamy według uznania pieprzem cytrynowym, solą oraz ziołami prowansalskimi. Następnie dodajemy zeszkloną cebulę i całość mieszamy. Następnie dodajemy naszego surowego ziemniaka, którego ścieramy najdrobniej jak możemy. Całość ponownie mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Do opanierowania naszych kotletów mielonych wykorzystamy płatki jaglane. Z powstałej masy formujemy nasze kotlety, które obtaczamy w płatkach jaglanych. Tak przygotowane kotlety mielone wykładamy na blaszce. Nasze kotlety mielone wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół na czas od 50 do 60 minut. Teraz rozkroję kotleta mielonego, aby pokazać Wam, jak prezentuje się on wewnątrz.
Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień pokażę Wam, w jaki sposób zrobić bezglutenowe naleśniki bez użycia mleka, jajek oraz kukurydzy.